Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku poświęconym tworzeniu stron internetowych, to znaczy takim podstawom tworzenia stron internetowych dla klasy ósmej. Słuchajcie, rozbudujemy sobie tą stronę internetową, którą żeśmy do tej pory stworzyli na pierwszej lekcji. Stworzyliśmy sobie na pulpicie folder strony, a w nim stolice Europy. No i tu na razie mamy tylko jeden plik. Index.html, czyli to jest nasza główna strona z rozszerzeniem HTML, jak widzicie, rozpoznawana już przez system jako strona internetowa do interpretacji przez przeglądarkę internetową. Jak sobie w nią kliknę, no to na chwilę obecną pojawia nam się coś takiego, tak? Czyli mamy tylko tytuł Stolice Europy. I teraz przejdziemy do kodu. Przypominam, że korzystamy z programu Visual Studio Code. W Visual Studio Code mamy dograny taki dodatek, który się nazywa, słuchajcie, bo ja tu mam więcej tych dodatków, ale wam zalecałem auto close tag, tak, czyli taki do domykania tagów HTML-a. Dobra. I tutaj wracam się do tego projektu. Tu jest nasz projekt strony. No i teraz jeszcze może warto zaznaczyć jedną rzecz, jeżeli nie macie zaznaczone, to znaczy sprawdźcie sobie, to znaczy przejdźcie sobie do File, Preferences, Settings. I tutaj poszukajcie coś takiego jak emet i czy macie zaznaczone, słuchajcie, czekajcie, która to była opcja, nie sugestie, o, tylko opcja, która się nazywa emet trigger expansion on tap, czyli wyrzucaj nam znaczniki emeta przy naciśnięciu klawisza tab. Jeżeli byście tego nie mieli, no to sobie kliknijcie, zaznaczcie tutaj tą opcję. Dobra, co nam to daje? Wiecie, pozwala nam, jakby wpisując jakieś krótkie skróty, rozbudować całą strukturę strony. Mogę wam zresztą pokazać taki szybki myk. Sobie skopiuję tylko ten tytuł, bo to żeśmy sobie wszystko napisali z palca ostatnim razem. Natomiast w Visual Studio Code można skorzystać z takiego skrótu, który się nazywa DOTS i po naciśnięciu klawisza Tab tworzy nam się automatycznie struktura strony internetowej ze wszystkimi tymi rzeczami, które nam będą potrzebne. Ja tu sobie tylko zmienię teraz szybko na język polski, tak, w tagu HTML. Tutaj mamy różne, mamy to, co wam mówiłem, mamy na ostatniej lekcji tagi meta, które znajdują się w headzie. One nie są bezpośrednio wyświetlane na stronie, ale wpływają na działanie tej strony. Mamy tytuł. Nasz tytuł to było Stolice, zresztą sobie to skopiowałem właśnie przed chwilą. Stolice Europy. No i mieliśmy jeszcze tutaj tak o nazwie H1, czyli nagłówek pierwszego stopnia, w którym też mieliśmy napisane Stolice Europy, a konkretnie zrobimy sobie podróże po stolicach Europy. Tak, czyli taki będzie tytuł naszej strony. Słuchajcie, w waszym podręczniku całe te podstawy tworzenia stron internetowych są zrobione tylko i wyłącznie w języku znaczników w HTML-u. Oczywiście od bardzo dawna się tego tak nie robi, więc ja pierwotnie myślałem, że wprowadzę wam tu pewne podstawy CSS-a, może coś z JavaScriptu, żeby pokazać bardziej, jak to się robi teraz, tak? Ale po namyśle uznałem, że najpierw zrobię dokładnie tak, jak to jest w podręczniku i omówię to, co jest w podręczniku, a potem ewentualnie może w kolejnym odcinku pokażę, jak byśmy to samo mogli zrobić bardziej współcześnie, tak? Czyli bardziej zgodnie ze współczesnymi standardami tworzenia stron internetowych. Dobra, a więc teraz słuchajcie, zmieniliśmy trochę rzeczy. Na stronie naszej tak naprawdę wiele się nie zmieniło, poza tym, że trochę inaczej będzie wyświetlany ten nagłówek H1, no bo inny tekst tam wpisaliśmy, tak? Ale wracając teraz do kodu, moglibyśmy tutaj napisać jakiś tekst, tak? I teraz oczywiście ten tekst moglibyśmy napisać normalnie, tak? Czyli na przykład tak. No, czekajcie, dam sobie tutaj Enter. Na stronie znajdziesz informacje o stolicach europejskich, dwukropek, tak, no i następnie dam sobie takie punkty, poznasz najważniejsze zabytki i obiekty tych miast, kropka, w następnej linijce damy sobie zobaczysz ciekawe miejsca na
fotografiach. Kropka. Poznasz ciekawostki historyczne tego miasta. Dobra. No jak widzicie, ja to sobie tutaj tak zapisałem, ale oprócz podróży po stolicach Europy w żadnych z pozostałych dni nie korzystam jakby ze znaczników. No i teraz zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać w naszej przeglądarce. No jak widzicie, przeglądarka zapisała to wszystko w jednej linijce, tak? No bo niestety to formatowanie, które ja sobie tutaj zrobiłem w edytorze tekstów, ma się nijak do wyświetlenia na stronie. Dla przeglądarki wszystko, co tutaj napisałem, nie bierze pod uwagę żadnych enterów, tak? Po prostu, nawet jakbym tutaj dał kilka spacji, to też tego nie weźmie pod uwagę. Popatrzcie się, tak? O, widzicie, nic się nie zmieniło, tak? Mimo, że ja tutaj nastawiałem tych spacji Bóg wie ile. I przeglądarka zinterpretowała to jako tekst ciągły i tak to napisała. Więc teraz, żebyśmy to jakoś sformatowali, żebyśmy to mogli zobaczyć na stronie tak, jak ja to tutaj zapisałem, musimy użyć znaczników HTML-a. I teraz tak, na początek użyjemy sobie znacznika, który się nazywa P. Znacznik P jest to znacznik paragrafu, tak, czy akapitu byśmy po polsku powiedzieli. I on po prostu tworzy nam nowy akapit. Tak? I popatrzmy się teraz, co się stanie. Tak? Czyli ta pierwsza linijka znalazła się już w osobnym akapicie. Jeżeli chciałbym jakiś element tej strony wyróżnić, to mógłbym go na przykład pogrubić, tak? Czyli na przykład Europy sobie pogrubię, użyję do tego znacznika B. Znacznik B, czyli border, nie border oczywiście, tylko bold, tak? I tutaj to, słuchajcie, to sobie tutaj przeniosę do środka tego znacznika, tak? Aha, tylko to miało być nie tutaj, bo tutaj tu i tak to jest pogrubione, bo to jest nagłówek, tylko ten B, to B miało być tutaj, w stolicach europejskich, tu sobie damy B. Dobra, oczywiście, żeby to było pogrubione, to musi znaleźć się w środku. No i kurczę, czekajcie, bo coś mi tutaj się miesza, ale już chyba będzie dobrze. Dobra, no i teraz sobie szybko zrobimy podgląd. No i widzicie, pogrubiłem. Więc znaczniki HTML można zagnieżdżać sobie, czyli jedne znaczniki mogą być w drugich, z tym, że powinny się domykać w odpowiedniej kolejności. Czyli jeżeli zewnętrznymi znacznikami będzie P, paragraf, to one powinny być zewnętrzne, czyli nie powinno być na przykład tak. Tak? Czekajcie, ta myszka mi tu coś tutaj. O! Tak jest to źle, choć akurat pewnie w tym konkretnym przypadku niewiele to zmieni. Zobaczymy. W samym wyglądzie strony widzicie, nic się nie zmieniło. Ale generalnie nie jest to poprawnie napisane. Więc tutaj wrócimy sobie tak jak było, czyli B musi być w środku, a P na zewnątrz. Dobra, czyli pierwszy znacznik paragrafu, no i drugi znacznik pogrubienia. Teraz moglibyśmy sobie wprowadzić znacznik takiej listy wypunktowanej. UL, lista wypunktowana i w środku punkty to LI. Tak? Mamy takich punktów, tutaj widzimy 3, LI. LI. Dobra. No i teraz to sobie poprzenosimy tam. Czyli to damy sobie jako pierwszy punkt listy wypunktowanej, to damy sobie jako drugi punkt listy wypunktowanej. Czekajcie, bo mam nową myszkę i coś mi się, kurczę, nie za dobrze tutaj działa. Jeszcze się do niej nie przyzwyczaiłem. Dobra. Zapisuję. Sprawdzam, jak wygląda na stronie. No i dobra. No i mamy elegancko listę wypunktowaną z takimi kropkami. Oczywiście to wszystko można zmienić, ale dziś się nie będziemy tym zajmować. Jeżeli byśmy chcieli, żeby ta lista była z kolejnymi numerkami, to wtedy zamiast znacznika UL użylibyśmy znacznika OL. Dobra, no i teraz słuchajcie, powiedzmy, że chcemy następny paragraf. W tym następnym paragrafie napiszemy sobie więcej informacji o stolicy Polski. Co ja tu napisałem? Kurczę, słuchajcie. Znajdziesz i tu, pod słówkiem tu, chciałbym znaleźć. Chciałbym, żeby mnie przekierowało do innej strony. Na początek niech to będzie strona zewnętrzna.
Czyli w Google szukam sobie hasła Warszawa. Tak. Wejdę sobie na stronę Wikipedii Warszawa, skopiuję adres i będę chciał go użyć jako przekierowanie na mojej stronie. Żeby mi to wyszło jak trzeba, no to słuchajcie, użyję znacznika, który się... A. A, znacznik do hiperłączy, czy do linków. Tutaj do środka parametru href wkleję ten link, który przed chwilą sobie skopiowałem, a oczywiście słówko tu musi się znaleźć między znacznikami A. Czekajcie, i znowu mi tu jakieś powiększanie chyba działa, się tak dzieje. Dobra, czyli znacznik A z parametrem href to jest adres, właśnie link strony, będzie tworzył mi na stronie hiperłącze. Tak? Czyli w tej chwili sobie przejdę, odświeżę. No jak widzicie, mamy hiperłącze, ponieważ ja tą stronę już mam odwiedzoną, bo tu przed chwilą na niej byłem, to ona mi się pojawiła takim kolorem. Gdyby nie była odwiedzona, gdybym wszedł na przykład przez tryb incognito, to by był taki kolor bardziej niebieski. I po kliknięciu na słówko tu zostaje przekierowany za pomocą hiperłącza na stronę, na którą to hiperłącze wskazuje. I tutaj jak najedziemy na to hiperłącze, to na dole widzimy, że wskazuje ono na stronę Wikipedii, a konkretnie na podstronę Warszawy. Tak? No i dobra, czyli to jest hiperłącze do linku zewnętrznego. Za chwilę będziemy próbowali sobie utworzyć coś do dokumentu, który będzie częścią naszej witryny, tak? Dobra, ale zanim do tego, to jeszcze sobie wymienimy inne stolice, o której ewentualnie chcielibyśmy mówić i chcielibyśmy to zrobić w tabeli, tak? W HTML-u znacznik table oznacza tabelę. I teraz tabela ma swoje wiersze TR, a w wierszach ma komórki TD. Każdy nasz wiersz będzie miał dwie komórki. Tak? Możemy jeszcze powiedzieć, że pierwsze komórki, czyli te nagłówkowe komórki, to są komórki nagłówka i wtedy można je oznaczyć zamiast TD jako TH. Tak? I one są wtedy zwykle inaczej formatowane i chcielibyśmy sobie tutaj napisać, że w tym pierwszym wierszu będzie nagłówek i będzie napisane państwo, a w drugiej komórce będzie napisane stolica. I to jest koniec naszego pierwszego wiersza. Tworzymy sobie nowy wiersz. Ja piszę TR i naciskam Tab, bo włączyłem właśnie tą obsługę klawisza Tab. To, co Wam pokazywałem na początku. I teraz znowu tutaj dwie komórki. I tutaj sobie napiszemy powiedzmy Austria. Tak. Nowe TD i stolica Wiedeń. Dobra. Wracam na stronę. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Dobra. No i mamy tabelę. Jak widzicie, ponieważ użyłem znaczników TH w pierwszym wierszu, czyli tych komórek nagłówkowych, to zostało to inaczej sformatowane, automatycznie pogrubione. Jak mamy tabelkę, zazwyczaj oczekujemy, że ta tabelka będzie miała jakieś obramowanie. No i słuchajcie, w HTML-u używało się takiego parametru jak border i ustawiało się na przykład na 1, czyli właśnie to obramowanie 1. Tak jak mówię, teraz się tak w zasadzie już nie robi, ale działać to powinno dalej, więc sobie zobaczymy. O, jak widzicie, zrobiła się taka dość śmieszna tabelka, tak, z takimi śmiesznymi liniami. Na razie tak to zostawimy, a jak mówię, nagram pewnie film, w którym pokażę, jak to zrobić trochę inaczej. No i dobra, i słuchajcie, powiedzmy, że tych stolic damy tutaj sobie więcej, czyli mógłbym sobie skopiować ten mój wiersz i tutaj go sobie wkleję. I oprócz Austrii damy sobie jeszcze Danię ze stolicą Kopenhaga, tak? I sobie wkleję jeszcze jeden wiersz i damy sobie Francja i damy sobie Paryż. Dobra, jak wygląda nasza tabelka teraz? Ok. Dobra, ponieważ słuchajcie, mówimy tutaj na pierwszej stronie o Warszawie, w zasadzie zamiast tu, to mógłbym sobie tutaj to zmienić trochę i napisać, że więcej informacji znajdziesz na stronie, tak jak macie w podręczniku. I tu sobie wpiszemy Warszawa. Dobra.
Controls. Dobra, ale słuchajcie, ale wracając do naszej strony, jest ona taka trochę smutna, ponieważ większość stron internetowych ma jakieś tam obrazki, więc my tu na pierwszej stronie mówimy o Warszawie, więc może taki obrazek Warszawy byśmy sobie wstawili jakiś. Czyli czekajcie, no kliknijmy sobie tutaj jakiś, nie? Powiedzmy, że o, to będzie ten obrazek, taki kolaż. I ja bym chciał ten obrazek sobie pobrać. Pobierz oryginalny plik. Dobra, pobiorę go sobie. I zapiszę go sobie, słuchajcie, właśnie gdzie go sobie zapiszę? Zapiszę go sobie na moim pulpicie w katalogu strony Stolice Europy. I tutaj mogę sobie utworzyć w katalog, powiedzmy, obrazki. Obrazki, dobra. Otwórz i tutaj sobie zapiszę Warszawa. Zapisuję w tym samym folderze, w którym mam dokument HTML, a dokładnie w podfolderze folderu nasze strony internetowe. Dobra, wracamy więc do naszego kodu i będziemy chcieli wstawić taki obrazek do naszego kodu. Wstawimy go sobie może, słuchajcie, gdzieś na samym początku, co? Jak myślicie? Dobra, niech on będzie tutaj. IMG, tak? IMG to jest jakby znacznik odpowiadający za wstawienie obrazka. I tutaj od razu ciekawa rzecz. IMG jest znacznikiem, który nie ma znacznika zamykającego. Tak? Czyli jest to znacznik pojedynczy. No i tutaj w pierwszy parametr SRC, czyli musimy wskazać miejsce, gdzie będziemy szukać naszego zdjęcia. To jest folder obrazki. I tutaj sobie damy, słuchajcie, przez. Tutaj nie wiem, czy nie możemy sobie poszukać. O nie, to trzy kropki mi dał przez. Warszawa.jpg, bo zdaje się, tak się nazywa mój obrazek. Zaraz to zresztą sprawdzimy. Natomiast drugi parametr alt to jest parametr, który opisuje, co jest na obrazku. On się wyświetla tylko wtedy, jeżeli ścieżka do obrazka by była niepoprawna, tak? Warszawa. Zabytki. Z tego co wiem, to chyba też niektóre edytory dla niepełnosprawnych, dla osób niewidomych potrafią jakby czytać te parametry alt, więc zawsze je warto mieć i je wypełniać. Słuchajcie, zobaczymy, czy nam mi zadziała, czy się mi też pojawi właśnie zawartość tego alta. Pojawiła się zawartość alta, czyli ścieżka do pliku jest nieprawidłowa. Teraz sobie w takim razie to sprawdzimy. Słuchajcie, bo jednak zapisałem mój obrazek nie w folderze obrazki, tylko w folderze głównym, więc go sobie tutaj przeniosę. Dobra. Dobra. I wyświetliło mi się, u góry wyświetliło mi się to zdjęcie. Ta ścieżka, którą tutaj zastosowałem, jest tak zwana ścieżka względna, czyli ścieżka do względem mojego indeksu HTML. Czyli jeżeli sobie tutaj wejdę, no to widzę, słuchajcie, że indeks HTML mam tutaj, więc żeby przejść do obrazki, to najpierw muszę wejść do folderu obrazki i dopiero tutaj mam mój obrazek, tak? Więc dokładnie tak, żeśmy to sobie tutaj zapisali, czyli względem naszego indeks HTML obrazek znajduje się w folderze obrazki i nazywa się warszawa.jpg. Dobra, słuchajcie, w waszym podręczniku jest użyty jeszcze parametr jeden dla znacznika IMG, a mianowicie parametr align, tak? I jest napisane right, czyli po prawej stronie, czyli ustaw nasz obrazek po prawej stronie. Dzisiaj się już tak nigdy nie robi, ale jak widzicie działa, ciągle to jeszcze. Czyli przerzucony został mój obrazek na prawą stronę i teraz tekst jakby go opływa swobodnie z lewej strony. No i no, wyszło nam to nawet jako tako, można powiedzieć. Dobra, i teraz słuchajcie, na sam koniec jeszcze tego filmu, czyli tego omówienia według schematu waszego z podręcznika, więc stworzenia strony w samym czystym HTML-u, bez żadnych innych technologii, chciałbym zrobić stronę, która będzie jakby częścią naszego serwisu, czyli chciałbym zrobić stronę, która by była na przykład odpowiedzialna za wyświetlanie informacji o Austrii i o Wiedniu, tak? Czyli przejdę sobie do mojej przeglądarki, zrobię sobie tutaj ahref, czyli znacznik hiperłącza, treść tutaj między znaczniki a sobie wstawię, natomiast tutaj dam sobie nazwę pliku, do którego będzie kierował moje hiperłącze i to będzie austria.html. Dobra, oczywiście takiej strony jeszcze nie mam, więc ją sobie szybko stworzę. File new, file, dopiszę sobie doc. Oj, czemu mi to teraz nie działa?
Aha, bo jeszcze nie, bo on jeszcze nie wie, że to jest dokument HTML, dlatego sobie z tym nie radzi. Dobra, czyli najpierw go zapiszemy austria.html. Dobra. I teraz doc. O, dobra, wstawiliśmy sobie snippet strony internetowej. Tu oczywiście damy PL, a tutaj sobie damy, skopiujemy może stąd, stolice Europy. Dobra, i damy sobie Wiedeń. Wiedeń. Dobra. Tutaj damy sobie H1, Austria, pauza, Wiedeń. Dobra. No i zobaczymy, czy to działa. Czyli teraz przechodzimy sobie, jesteśmy na naszej stronie głównej. Widzicie, pojawiło się hiperłącze. Teraz jest takie jasno niebieskie, bo jeszcze nie odwiedzone przeze mnie. Dobra, klikam sobie w Wiedeń. No i widzicie, elegancko przeszedłem sobie do podstrony Austria HTML. No i teraz oczywiście mogę się wrócić przeglądarką, tak, przyciskiem przeglądarki, albo mogę stworzyć tu hiperłącze cofające. Austria, tutaj sobie od razu poprawimy błąd. Czyli na przykład utworzę tu sobie znacznik A i w paragrafie href dam cofnij do index.html. I napiszemy sobie cofnij do strony głównej. Dobra, moglibyśmy ten znacznik dać jeszcze na przykład w paragraf, ale dobra, zostawmy to. To powinno na razie być w miarę w porządku. Czyli przechodzę sobie do Wiednia i tutaj mam cofnij do strony głównej i mnie cofa. Tak w zasadzie przechodzę z powrotem na stronę główną. To nie jest element cofania. Mechanizm cofania można by było zrobić na przykład za pomocą JavaScriptu, ale dzisiaj się tym nie zajmujemy. Tak, ponieważ tak się tak stwierdziłem. Natomiast być może zrobię coś jeszcze, co jakby uzupełni trochę ten materiał. Dobra, no i strona można powiedzieć jest gotowa. Moglibyśmy zrobić podobne strony dla pozostałych stolic. Tam w podręczniku macie tych stolic więcej. I moglibyśmy zrobić jakieś menu nawet, tak, które by nas przenosiło gdzieś pomiędzy kolejnymi stolicami. Ale to już ewentualnie spróbujecie zrobić sobie sami. Najważniejsze informacje na dzień dzisiejszy mamy. A więc wykorzystaliśmy takie znaczniki jak IMG, służące do wstawiania obrazka. SRC wskazuje miejsce, gdzie ten obrazek się znajduje. W tym wypadku jest to tak zwana ścieżka względna, więc względna względem pliku, w którym jest zastosowany ten opis, tak? Czyli jest to w tym wypadku indeks HTML i względem indeks HTML obrazek znajduje się w takim miejscu, tak? Parametr alt opisuje nam, co jest na obrazku, tak? Pojawia się wtedy, gdy się nie wyświetli obrazek oraz jest czasem wykorzystywany również w innych celach, tak? Na przykład też wyszukiwarki, zdaje się, indeksują parametry alt. Tutaj jest jeszcze użyty parametr align, tak, który przestawia nam obrazek w prawą stronę. Tak jak mówię, dzisiaj się tak już nie robi, ale parametr cały czas jeszcze działa. Mamy użyty kolejny znacznik, to jest H1, czyli nagłówek pierwszego stopnia. Następnie znacznik P, w którym mamy, czyli znacznik akapitu, w którym mamy zagnieżdżony znacznik pogrubiania, czyli znacznik B. Następnie mamy użyty znacznik do listy wypunktowanej. UL to jest lista wypunktowana, nienumerowana, tylko właśnie punktowana, i kolejne opcje tej listy to LI, tak? Tu mamy znaczniki zarówno otwierające, jak i zamykające. No i następny znacznik to znowu hiperłącze, z tym, że tym razem jest, znaczy tu pierwszy raz używamy hiperłącza. Hiperłącze kieruje nas do strony zewnętrznej, tak? A więc jest podany pełny adres łącznie z protokołem i tam mamy przekierowanie na odpowiednią stronę. Natomiast tu mamy drugi raz użyte hiperłącze, ale tym razem hiperłącze do strony, która jest w naszym serwisie, czyli w tym samym folderze, w tym wypadku co indeks HTML. Mamy użytą też tabelę. Tabela ma wiersze TR i komórki TD. Natomiast TH to też są komórki, tylko komórki nagłówkowe, które są wtedy inaczej formatowane. Tutaj mamy drugi plik, na którym mamy tylko tytuł i hiperłącze. Dobra, szybko jeszcze na chwilę rzucimy okiem na podręcznik do klasy 8. Lubię to, czekajcie, ponieważ tu jest właśnie napisane w serwisie dla ciekawskich, że oprócz języka HTML do tworzenia nowoczesnych stron internetowych wykorzystuje się inne technologie, czyli CSS do opisywania wyglądu strony, czyli tak naprawdę za wygląd strony odpowiadają kaskadowe arkusze stylów, czyli CSS, JavaScript do programowania interakcji pomiędzy użytkownikiem a stroną internetową.
No, w tej chwili JavaScript to jest potężne narzędzie, które umożliwia no, już nie tylko oprogramowanie prostych interakcji, ale wręcz oprogramowanie całej strony łącznie z backendem, jak się dobrze do tego przyłożymy. No i języki skryptowe ewentualnie, czyli działające po stronie serwera, bo JavaScript działa po stronie użytkownika w przeglądarce, tak? Natomiast języki skryptowe działają po stronie serwera i tutaj na przykład mamy PHP albo ASP do programowania i przetwarzania i zapisywania danych na serwerze. Języki skryptowe działają tak, że ich odpalenie następuje na serwerze, natomiast do przeglądarki przesyłany jest tylko jakby efekt działania, czyli jakaś wygenerowana strona. No i to są potężne narzędzia, o językach skryptowych powiem sobie jeszcze, jak będziemy mówić o systemach zarządzania treścią. No i w końcu najczęściej w dzisiejszych czasach wszystkie dane, które na stronie są wyświetlane, nie są wpisywane wprost, tak jak tutaj widzimy, w tekst strony, tylko są przechowywane, słuchajcie, w bazach danych, na przykład w bazie danych MySQL. Czyli to są wszystko technologie do opanowania, jeżeli byście chcieli pisać nowoczesne, zaawansowane strony internetowe. To, co zrobiliśmy dzisiaj, to jest tylko i wyłącznie czysty HTML. Co więcej, niektórych z tych opcji, jak na przykład Align Right czy Border 1 w tablicach, dziś już się nie używa, ich używanie jest niezalecane, dlatego spróbuję przerobić tą stronę, chociaż wprowadzając jakieś tam minimalne elementy kaskadowych arkuszy styli i może JavaScriptu, czyli jakiejś prostej interakcji z użytkownikiem. Ale to już będzie w kolejnym filmie, jako taka rzecz, powiedzmy, nadobowiązkowa. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. No i zachęcam do oglądania naszego kanału.